Hej wszystkim, tu Luna Delula, witam was w zapomnianej przez Boga serii z The Sims 2 pod tytułem Ona i On. Moi drodzy, jeszcze nie pościągałam sobie żadnych modów do dwójki, dlatego że na tej stronie, z której zawsze ściągam, nie ma po prostu fryzur na przykład. Ja nic nie znalazłam do dwójki, nie wiem. Będę musiała chyba jeszcze poszukać, ale jeżeli macie jakieś stronki, gdzie ściągacie sobie mody do The Sims 2, to proszę podlinkujcie mi gdzieś tutaj w komentarzach. Bardzo chętnie bym skorzystała. Jeszcze jedna taka informacja króciutka, która pojawi się jakoś tak w krótkim, takim osobnym filmiku informacyjnym, bo wiem, że nie każdy ogląda wszystkie seriale tutaj u mnie. Seriale! Ja niedługo wyjeżdżam na wakacje w tym roku, tak trochę wcześniej, 19 albo 20 maja i nie będzie mnie 2 tygodnie. Chyba tak wrócę 3 czerwca i wtedy znowu zaatakuję was filmikami. No właśnie, teraz trochę tych filmików się będzie pojawiać u mnie na kanale, dlatego że chciałabym, żebyście mieli jakiś zapas. Jak będzie wam się nudzić, żebyście mogli do mnie wpaść, coś tam sobie wybrać i pooglądać. Także tych filmików troszkę teraz będzie. Tutaj nasza Allegra zjada nam, słuchajcie, jakieś śniadanko, jakieś zapiekanki, które przed chwilą Maja zrobiła. Także w ogóle Saigon. Nie wiem, czy z tych resztek coś jeszcze będzie. Nie wiem, po co w ogóle ona je postawiła na ziemi. To tak na marginesie. Maja, słuchajcie, jest hostessą. Ona ostatnio pracuje, tak, od 10 do 16. Więc ona do pracy będzie dzisiaj szła. Jeśli chodzi o Mirosława, no to Mirosław dalej jest bez pracy. Wiadomo, on tutaj coś kombinuje, żeby te fundusze rodzinne podtrzymać. A co tutaj chcesz, takie Maria zostaje moją najlepszą przyjaciółką? No tak, wy od zawsze ze sobą tutaj mieliście taką konspirę. No właśnie, Maria i Robert niedawno się wyprowadzili, mają syna. W ogóle nie wiem, nie umiałam ich tutaj na mapce znaleźć, więc ja nie wiem, gdzie oni są, czy są na tym świecie, czy jak to wygląda, jak się Simów tak po prostu, powiedzmy, wyrzuca, że tak powiem, z domu. Ale na pewno ich jeszcze spotkamy, to na bank. Wydaje mi się w ogóle, że Mirosław chce się dzisiaj oświadczyć. Także zobaczymy, jak tutaj im to pójdzie. W ogóle chciałam też poprzebierać naszych Simów i zorientować się, jakie oni mają w ogóle ubrania w szafie, więc tym też muszę się zająć. Dobra, Maja, zajadaj, zajadaj. O, chyba właśnie skończył mi się filmik renderować. Tak, ona jest ubrana tak dość na sportowo, ja bym chciała jej to zmienić, bo mi się wydaje, że ona cały czas łazi w tym samym. Także kończ, moja droga, ciamkać. Allegra ma dzisiaj wolne, super. Super, super, super. Mirosław, ty już wstajesz? Patrz na deszcz, śpi w piżamie. No tak, mamy jesień, słuchajcie, więc tutaj tak to będzie teraz, że będzie padać co chwilkę. Juju, ile ten kot będzie to jadł? Nie mogę nic z tym zrobić. Dobra, zachowaj resztki, przynajmniej może to los oszczędzi. Czy ja mogę coś z tym kotem tutaj? No patrzcie, no nic nie mogę zrobić, żadnego działania z nim wykonać. Okej, moja droga, posprzątaj jeszcze. Czy ona... Co się dzieje? Czemu nie mogę nic robić? Dobra. Sprzątasz to, może dałabyś kotkowi też troszkę jeść? Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie. Dobra, mogę zniszczyć obraz. O, mogę napełnić miskę, także super. Przejdziemy się do góry, bo tutaj mamy... Zaprojektuj ubranie. Ubranie codzienne bym chciała zaprojektować i zobaczyć, jak to tutaj wygląda w skrzypce. Boże, czy ktoś w ogóle na tych skrzypcach kiedykolwiek grał? Chyba nie. Pokój Roberta, słuchajcie, stoi tutaj. Taki pusty. A, dobra, co my mamy? Trochę tych ciuchów mamy, wbrew pozorom. Dobra, tu się to przesuwa. O nie, tego nie będziemy zakładać, bo to nosiła Maria. To mi się już opatrzyło. To w sumie też, to też. Kurczę, trzeba by było jakiś ciuch kupić, muszę wam powiedzieć. Chociaż w tym moglibyśmy pochodzić. Jest jesień, więc okej. Ale i tak ciuchy bym chciała jakieś kupić. Fajnie, bardzo ładnie w tym wygląda. Dobra, godzinę masz do przyjazdu. Także, kurde, dobra, śpi. Pośpij tą godzinę, bo później będziesz mi nieprzytomna. Dobra, Mirosław, jak ty się pluszczesz tam, ja nie wiem, co ty robisz, ale naprawdę wyluzuj trochę. I może weź sobie jakieś resztki, ściamka i coś. Zobaczymy też, czy nasze drzewka obrodziły. No i właśnie, Mirosław ma tutaj plan.
Czemu my tu ciągle mamy jakieś drinki i śmieci i w ogóle nie się tego usunąć? Chyba bym musiała wleźć do typu tego kupowania czy budowy. Co się tutaj dzieje? To był Robert, widzieliście? Ja nie wiem, co on zrobił. Nie wiem w ogóle, gdzie on jest. Nie umiem tak kamerą daleko. Nie wiem, nigdzie go nie widzę. Gdzieś pobiegł, kurczę. Ukradł nam coś i poleciał. Nie wiem, co on tu robił. Mam nadzieję, że nie ukradł nam rachunków. Zapłać wszystkie rachunki. O kurczę. Dobra, zapłacimy też rachunki. Zobaczymy, ile nam to zje kasy. Allegra, gdzie ty jesteś, co ty robisz? No, widzę, że tu tutaj coś. Ty naprawdę zjesz wszystkie te tosty? Nie wiem, co ten kot robi. Je i je. Ona pęknie, jak to zje wszystko. Ale dobra. Ty jeszcze ładujesz tutaj akumulatorki, także spoko. Chcę też zobaczyć, co Mirosław ma w ubraniach. I najwyżej jak na razie pojedziemy tylko z nim do sklepu, jak on wraszcze. Pojedziemy tylko z nim do sklepu i on sobie po prostu coś kupi. Posprzątaj, chociaż dla Mai też wydaje mi się, że będziemy mogli kupić. Tak, chyba tak. O, patrzcie, jaka hostessa. Jesus. Dobra. Już idziemy, idziemy. Nie musisz tego nas trąbić. Dobra, weź, zachowaj te resztki. Żeby się nie popsuje, ja się tylko upewni, że Maja... Co on to... Skrzycz Roberta? Czemu ona chce krzyczeć na... Co on, kurde, robi? Co tutaj robi pod tymi naszymi drzwiami? Bardzo dziwne zachowanie Roberta. Ja nie wiem, czy on się na pewno dobrze czuje. Dobra, Allegra. Możemy jej uczyć komendy, żeby troszkę nam więcej kasy zarabiała, jak pójdzie do pracy. Turlaj się, tak, z takim po prostu wielkim brzuchem po jedzeniu na pewno będzie się turlać. A nie, jednak się naturlała troszkę. Ucz komendy do nogi. To jej się chyba nie podoba, słuchajcie. Woli tutaj lizać futerko, ale jest naprawdę bardzo ładnym kotem, muszę wam powiedzieć. Dopieść, daj przysmak. Nie, nie dawaj jej przysmaku. Dopieść, pogłaszcz. Widzę, że Allegra się tutaj uczy, więc bardzo dobrze. Do nogi, Allegra. Dziwnie tak mówić do kota, wiecie? Kurde, i zeżarła. Patrzcie, ile ona zeżarła tego. Dobra, zachowaj resztki. Wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Kot z tego jadł, albo... Nie, dobra. Usprzątaj to. Nie będę obleśna. Nie będę obleśna i nie będę chować tego do lodówki. Niech on to wyrzuci lepiej. Ale gruź, jaka mądra dziewczynka. Tak, bardzo ładnie. Dobra, mam nadzieję, że ona się tutaj nauczy tego. No jak nie teraz, to wiecie, dokończymy później. O 16 nasza miłość wraca. A, może jednak uda nam się, słuchajcie, tego nauczyć ją. Super, poznała komendę, także bardzo fajnie. Pogłaszcz ją za to, Mirosław, bo się jej należy. Pogłaszcz kicie. Posprzątaj to wszystko, co tutaj jest do posprzątania. Skorzystaj z kibelka. No i oczywiście będziemy tutaj przeglądać naszą szafę. Zaprojektuj ubranie codzienne. My no nie mamy zbyt wiele kasy, 20 tysięcy. Ale nie jest to też mało z drugiej strony. Co on robi? Aha, zmywa, okej. O, Allegra korzysta z tego pokoju. Słuchajcie, to jest teraz jej pokój. Dobra, w tym chodził Robert, o ile pamiętam. No nie ma tu zbyt dużego wyboru. Ojej, dobra. Nie, przebierz się może w swoje stare ciuchy. Ja tobie będę musiała, Mirosławie, kupić kilka ciuchów. Także chodź, wezwiemy sobie taksi. Relaxi taksi, zadzwoń. Jak to się robiło? Pomoc, transport, wezwij taksówkę. Dobra, wezwiemy sobie taksi. Tutaj są fajne te zdjęcia czarno-białe, bardzo mi się podobają. Muszę wam powiedzieć, że dwójka jest naprawdę fajną odsłoną tej serii. Lubię. Grałam gdzieś tam nawet na prywatnym save'ie, może kiedyś wam pokażę. Na razie go tak porzuciłam trochę, ale myślę, że do niego wrócę. Bo jakoś tak zaczyna do mnie przemawiać ponownie. Nie, nikogo nie będziemy brać. Na pewno nie będziemy brać ze sobą kota. Okej, taksi zaraz będzie. Kurczę, on jest głodny. Niech to motyla noga.
Czy on zapłacił te rachunki? Zapłać te rachunki, mój drogi. Aha, ty to wziąłeś tam na górę. No kurczę, blade. Teraz będziemy łazić po tych schodach, jak pomyleni tam i z powrotem. Gdzie my chcemy jechać? To jest bardzo dobre pytanie. Ja bym chciała jechać tam, gdzie są jakieś ciuchy. Czy jakaś szafa Amelii, czy coś w tym stylu. Reżim Papi, nie. Rynek handlowy. Salon Modema. W salonie Modema chyba też są ciuchy. Także się tam wybierzemy. Aha, miałam nasze drzewko ten. A, 94, Simoleony. Spoko, nie było tak źle. Nie wiem, co ten Robert tutaj robił, słuchajcie. Czy on nas śledzi, czy o co chodzi. Ale widzimy się na miejscu. Słuchajcie, jednak w salonie Modema nie ma. Niestety nie ma ciuchów. Więc nie wiem, co tutaj jest. Po prostu chyba ten. Rzeczy można kupić. Różnego rodzaju. Je, patrzcie, nasz kot w TV. Do kogo my tutaj możemy zagadać? Może będzie ktoś fajny przynajmniej. Kto to jest? Jakub. Okej, powitamy Jakuba, słuchajcie. Zagadamy do niego chwilę, no jak już tutaj jesteśmy. Co tutaj u góry mamy? Niewiele. Te parcele w Dwójce, muszę powiedzieć wam, że trochę takie ubogie były. No ale zawsze można było gdzieś wyjść, więc nie jest tak źle. Dobra, pogadamy troszkę tutaj z tym Simem. Zapyta, jaki jest twój znak zodiaku? Nie, bo mógłby to potraktować jako to, że jesteśmy nim zainteresowani. Porozmawiaj o podróżach. A co on tak myśli o tej Marii? Ten też myśli o Marii? Ja nie wiem, o co chodzi teraz. O czym oni rozmawiają? Może on zna Marię, co? Może Maria zdradza Roberta? Nie wiem, nie wiem. Rozmawiaj o hobby, kulinaria. Dowcip. Dobra, i zaraz będziemy się zbierać. Maria za chwilę kończy też pracę, więc fajnie by było się z nią spotkać. No i oczywiście gdzieś ją może zabrać. Dobra, to skończ z Gostkiem rozmawiać, bo mamy jeszcze tutaj w planach kupienie jakichś outfitów. Inna parcela. Dobra, i szukam tej szafy Amelii, słuchajcie. Dobra, taksi zaraz przyjedzie. Gdzie ty idziesz, mój drogi? Co ty chcesz tam robić u góry? Co? Gotować? A wejrze. Nie będziesz mi tutaj nic gotować. Może w przedmieściach gdzieś jest ta szafa. Nie, tutaj bardziej takie imprezowe rzeczy. Bistro lat 50. W stronie Romka. Czekaj, gdzieś tutaj to chyba musi być. Międzynarodowa restauracja, nie, piekarnia, sala gimnastyczna, sklep spożywczy, sklep na rogu. Jest szafa Amelii, dobra, nie wiem, jak jej wcześniej nie widziałam, ale spoko. Dobra, możemy już sobie coś kupić fajnego. Zobaczmy, co tutaj jest. Mamy jesień, więc może coś takiego, coś takiego, coś takiego. Nie. Muszę jakąś koszulę. I to wszystko, no. Nie bardzo. A coś na całe ciałko? O kurde. O kurcze. To by było całkiem niezłe w innym wydaniu może. O, dobra. Dodaj do koszyka. 200 nas to będzie kosztować. Spoko. A to też jest nawet spoko. Dobra, to też sobie wezmę. Wiem, dużo kasy tutaj zostawię w tym sklepie zapewne. Ale co zrobić? To jest takie zwyczajne po prostu, nie? Też sobie weźmiemy. No dobra, 600, fajnie. Teraz dla kobiet. Co by tutaj wybrać naszej Love? Nie wiem, czy ona ma coś takiego. Chyba ma jakiś taki strój podobny. A może taką ładną sukienkę, słuchajcie, i kupimy z tym różowym. Weźmiemy sobie to. Ciup, 800, dobra. Tysiaka na pewno tu wydamy. Nie ma bata. Sexy. Ale chyba nie w stylu Mai, muszę wam powiedzieć.
Dobra, co by jeszcze tutaj można było jej kupić fajnego? Mamy jedną sukienkę, jak na razie. To jest fajne. To jej kupię. Dobra. 1000 wydaliśmy. Tego spoko. I lecimy, słuchajcie, do domu. Kupiliśmy Mai fajne prezenty. Mam nadzieję, że ona wybierze się z nami gdzieś teraz. I że powie tak, jeśli zapytamy ją o to, czy zostanie naszą żoną. Dobra, Mirosław jest już w domu, także szybko się przebierzemy i będziemy czekać na Maję. No, Mirosław, Mirosław, szybko, szybko! No, ruszaj się, klusko leniwa! Dobra, to się ubierzemy, dzisiaj ważny dzień, to może coś bardziej eleganckiego o, to mu ubiorę. Dobra, super Mirosław, tyś to jest gość. Chodź tutaj, weź sobie jakieś resztki. Dobrze by było też ogołocić nasze drzewko. No i tak, zobaczymy sobie jego punkty życiowe. Nie wiem, gdzie to się patrzało. Tutaj, co to jest? Nie wiem, co to jest. Tajemnice działające rozweselającej czapki Radochy. Nie chcę czapki Radochy, to bym chciała. Ale widzę, że nas nie stać. Dobra, jesteśmy biedni, jak mysz kościelna. Może nasza Lady będzie miała więcej punktów szczęścia życiowego, także może coś byśmy tutaj zdołali zrobić z tym. Dobra, ty mój drogi, wcinasz sobie, wcinaj, wcinaj, zdrowo. Ty jeszcze coś tam jesz, ale czemu ty pijesz to? Ach, weź resztki, mój drogi, weź resztki jakieś konkretne. No, mamy tutaj jedzonka, trzeba będzie coś przygotować, to na bank. Ale to chyba już nie dzisiaj, słuchajcie, bo nie zdążymy. O, Maja przyniosła troszkę kaski do domu. Także spoko. Dobra, ty posprzątaj. Maja, gdzie ty jesteś? Ty nawet nie masz tych potrzeb takich tragicznych. Podlej, zbierz Simoleony i podlej. A ciebie bym chciała przebrać na pewno w ten strój codzienny. Także spoko. Weź podejdź tutaj do góry. Przebierz się w ubranie codzienne. Czy mi się wydawało, czy z tego drzewka zebraliśmy tylko jeden Simoleon? Jeśli tak, to masakra. Dobra, weźmiemy sobie tak, taksówkę i pojedziemy gdzieś z Mają. Co ty robisz, Robert? Boże, Robert. Mirosław, nie. Chodź do góry, umyj się jak człowiek, a nie w zlewie coś tam próbujesz uskuteczniać. Maja, co ty? Idziesz spać? Tak bardzo chce ci się spać? Okej, no to zdrzemnij się chwilkę. Zanim Mirosław się wyrobi, to miną wieki, także możesz chwilkę pospać. Mirosław, jak tam twój pęcherz? Skorzystaj też. Widzicie, jak on chlapie tą wodą? Cała łazienka jest zabrudzona. Dobra, Maja, wstawaj. Skorzystaj z toalety. Mirosław, co ty robisz, chciałam powiedzieć. Wszyscy tacy zmęczeni nagle. Wstawaj. I oczywiście głodni, ale to jest standard. Zadzwoń po taksówkę. Szybko, szybko, złaź na dół. Mam nadzieję, że oni się przebiorą, a nie pojadą tam w piżamie. Oby. O, jak tego przytulił koteczka. Lazurowa promenada przed mieściem. My się gdzieś wybierzemy. Właśnie nie wiem, gdzie by tutaj iść. Klub Lulu? Klub Mroczna Krypta. Słuchajcie, będziemy do klubu Lulu. Zobaczymy. O, dobra. Na szczęście się przebrał. Spoko. Maria, Boże Maria. Maja, ty też idziesz? O, mamy jakąś pocztę chyba? Nie, nie mamy, dobra. Okej, słuchajcie, widzę, że tu jest bardzo dużo możliwości. Przybiegnij tutaj, ty chodź też tutaj. Dobra. Możemy sobie zatańczyć na przykład. Pogadamy troszkę z nim. Pocałujemy go. Fajnie, że gdzieś nas wyciągnął, słuchajcie, na miasto. Czy, zapytaj.
tutaj, umówisz się ze mną, podobam ci się, okej. Zabawiaj, sprośny żart. Możemy tutaj tańczyć? Nie wiem, jak tutaj tańczyć. Włącz, wyłącz. W ogóle jakaś muzyczka tutaj leci. Czy o co chodzi? Rozmawiaj, poplotkujemy chwilkę, schlebiaj. Ej, gdzie ty idziesz? Mirosław. Obejmij, rzuć się w ramiona, dokładnie. Flirtuj, pieść. Trzymaj za dłonie. Dobra. Co my tutaj jeszcze możemy robić? Tutaj tańczą, słuchajcie, jakieś ludziska. O, jest DJ. Poproś o szybkie tempo, wolne tempo. Ok. Pracuj jako DJ. Zatańcz taniec po łamanie. Tańcz solo. Najpierw potańczymy sobie solo, słuchajcie. A później może razem. Ulala, to wygląda całkiem zabawnie, muszę wam powiedzieć. Taka kula dziwna. A tutaj jak nasi zakochani jakoś sobie radzą. Dlaczego mój drogi ten? Nie. Ty może sobie podejść tutaj. O, widzisz? Przyłącz się do imprezki. Maja, pokaż wszystkim, jak to się robi. Jak się dansuje. Dokładnie. Nóżka, ramię i lecimy. Się zastanawiam, czy temu gościowi nie jest za ciepło, albo tej lasce. No dokładnie, dokładnie, Maja. Też sobie to pomyślałam. Gdzie jest Robert? Robert nie wie, co ma robić za bardzo. Chodź tutaj. Podziwiaj swoją lubą, zabawiaj. No i oczywiście flirtuj. Trzymaj za dłonie. Co ci tak denerwuje, Maju? Zapytaj. Umówisz się ze mną, podobam ci się, okej. Nie wiem dokładnie, kiedy nam się pojawi akcja, czy wiecie, żebyśmy mogli się jej oświadczyć. Co, możemy nawet zrobić to w klubie przy DJ-u. Może to jest taki jego style. Smoknij. Namiętnie, okej. O, dobra, możemy sobie zatańczyć. Wow, ale światła tutaj migają, naprawdę. O, patrzcie, jacy zakochani, kurczę. Ty i ja, słuchaj, to wielka, nieskończona miłość. Widzę, że tutaj naszej Mai się to podoba. Dobra, nie zwracaj uwagi na tych ludzisków, którzy sobie tańczą w płaszczach. Przyspieszymy tutaj, słuchajcie, wszystko. Nie wiem, czy uda nam się dzisiaj oświadczyć. Zobaczymy. Zdaje się, że teraz będziemy tańczyć. Uwaga. O, jak słodko, słuchajcie. Wszyscy tutaj skaczą, wiwatują, a my spokojnie wpatrzeni w siebie, słuchajcie. Tak bliziutko, tak namiętnie. Dobra. Ręce nisko. Dobra, zobaczymy, co to tutaj znaczy, ręce nisko. Złapię go pewnie za tyłek, mogę się założyć. Dobra, wiedźma. A, złapał go za tyłek. Smoknij. I jeszcze głowa na ramieniu. Patrzcie, jaka zadowolona. Kurczę, że go za tyłek trzymała. No proszę, Maju. A myślałam, że ty też w Robercie jesteś zakochana. No proszę, proszę. O. Oni naprawdę tutaj dobrze się bawią, słuchajcie. Tak, mamy wszystkie Boże, inspiracje, pragnienia z Mirosławem związane. Dobra, skończcie może na chwilkę tańczyć. Ta dziewczyna jest bardzo ładna, muszę wam powiedzieć. To też całkiem. No i ta, no nawet całkiem te simki tutaj wokoło. O, Mirosław, jaki ty jesteś romantyczny. Słuchajcie, możemy się jej oświadczyć. Także zrobimy to przy DJ-u, tutaj w klubie nocnym. No co, każdy ma swój styl, tak? No, Mirosław, działaj, działaj, działaj. Czy przyjmie oświadczenie? Chyba tak. Ona ma taki dziwny uśmiech, takie te ząbki, takie hi-hi. Przyjęła jego oświadczenie. Ja nie mogę. I rzuciła mu się po prostu na szyję. Romantyzm pełną gębą, jak my tutaj stoimy z energią i w ogóle.
Kurczę. Dobra, trochę tutaj mamy niskie te potrzeby, ale to nic. Mirosław, słuchajcie, zadał najważniejsze pytanie w swoim życiu i teraz ma ochotę na odrobinę szaleństwa. Szybkie obroty sobie zrobimy. Tu jest jeszcze zejście na dół? Nie, nie, nie. Dobra. Maja, chodź, może coś zamówisz do picia, co? Zamów napój mieszany i z butelki. Dobra, to z butelki. Z gwinta, niech będzie. Jak mowa o gwincie, to w ogóle mi się od razu kojarzy ta gra w karty z Wiedźmina. Ty co, ty wypadłeś z tego, mój drogi? Ja nie widziałam. Czy będziesz jeszcze wirować? Czekajcie, on chyba dopiero zacznie wirować. Albo nie. Kurczę, no. Wiruj, szybkie obroty chciałam. Nie zajmuj się karaluchami. Dobrze. O mój Boże, co się stało tej Simce? I dlaczego ona, bo to jest najwyraźniej ona, ma na imię Krzysztof? Nie ogarniam, ale w porządku. Czemu wszyscy zajmują się kurde jakimiś karaluchami ciągle? Zamów napój, chcę z butelki, proszę bardzo. Lepiej nie wychodzić teraz na dwór, bo widzę, że ludzie wracają stamtąd spaleni. O kurczę, Mirosław, żebyś tylko przeżył. Wow! Mam nadzieję, że prąd go nie popieści. Czy my dostaniemy nasz napój? Przepraszam bardzo, pani barmanie, bo zaczynasz mnie wkurzać. Zdeczka. Dobra, Mirosław chyba ma już dość, słuchajcie. Pójdziemy jeszcze tutaj do DJ-a na chwilkę, bo nam się bardzo podobało. Zatańczymy taniec połamaniec, a co tam z tej radości, słuchajcie. Tak, chcesz poślubić tutaj swoją lubą. Może niedługo się to stanie. Dobra, dostaliśmy nasz napój, jakiś taki dziwny. Kurde, niebieski, mam nadzieję, że to nie jest denaturat. Dobra, co ty jesz? Gdzie ty w ogóle chcesz coś jeść? Czekaj, no zaraz pójdziemy do domu, tylko... Dobra, nie zrzędź. Tylko twoja dziewczyna... O, tutaj ktoś przyniósł hot dogi. A dobra, to jak są za darmo, to zjemy. Nie no, po prostu masakra. Patrzcie, jak ona się do niego śmieje. Cześć, cześć, ciubku, cześć, ciubuś. Boże, mam dzisiaj fazę. To jakiś dziadek przyszedł. Dziadek, te. Z daleka od hot doga. A co się z tobą stało? Maju, nie patrz, karaluchy to też stworzenia Boże, muszą sobie żyć. Tak cię wzruszają karaluchy? Dobra, ja wiem, jesteś bardzo śpiąca. Już idziemy do domu, naprawdę. Tylko Mirosław zje szybciutko. Albo nie tak szybciutko, bo się grzebie dość strasznie. Dość strasznie się grzebie, dokładnie. Dobra, gdzie tu jest taksi? Dobra, mój drogi, zadzwoń po taksówę, bo twoja dziewczyna za chwilę zemdleje. Jeju, tu są straszne jakieś pioruny dzisiaj. I trochę się boję wychodzić na zewnątrz. Czy ty możesz zamówić tę taksówkę, mój drogi? Maju, chodź tutaj. Usiądź sobie, bo ty słaba jesteś. Ja nie wiem, czy te pioruny to nie jest sprawka czasami tej wiedźmy. Zobaczymy. Ona chyba już odlatuje. Znaczy, mam taką nadzieję. Do domu będziemy się wybierać. I taksi zaraz po nas przyjedzie. I słuchajcie, ja się już z wami żegnam. Już chyba nic tutaj takiego się nie wydarzy w dzisiejszym odcinku. Ja się tylko boję, że nas tutaj popieści jakiś piorun właśnie. Tak, wiem, karaluchy. Okej. Maja też przyszła pomóc w walce z tym robactwem. Ale dobra, niech oni tylko wsiądą bezpiecznie. I niech już jadą sobie do domku. Nikomu nic się nie stało, chyba nie. Wiedźma już poszła, więc myślę, że tu się uspokoi. Do zobaczenia, słuchajcie, zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa!